Państwa witamy na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Bibliotekę Wspomnień. Dzisiaj naszym gościem ponownie jest pan Krzysztof Banach, szef działu wystawienniczego Państwowego Muzeum na Majdanku. I tak jak wcześniej było ogłaszane, to jest jak gdyby drugi wykład pana Krzysztofa i jeszcze będzie trzeci praktyczny, ale to już prelegent sam powie o tym, co będzie i dogadamy się też a propos terminu. A więc, żeby nie przedłużać już, bo mieliśmy delikatny poślizg, panie Krzysztofie, prosimy. Witam jeszcze raz wszystkich Państwa. Ja nie wiem, jak wiele osób było na tym poprzednim wykładzie moim. Chyba było mniej osób wtedy, więc zakładam, że są osoby nowe. Więc być może przyda się nam kilka słów takiego wstępu, powtórzenia tego, o czym mówiliśmy poprzednio. Ale zanim do tego wstępu przejdziemy, to odnośnie tego trzeciego wykładu, rzeczywiście on miał być praktyczny, ale praktyczny już miał być właściwie ten drugi też. Bo Państwo prosili, żeby był bardziej taki warsztatowy trochę, przynajmniej tak jak rozmawialiśmy po tych pierwszych zajęciach. I rzeczywiście ja zrobiłem taki krótki wstęp, będzie prezentacja, natomiast później mam kilka relacji do obejrzenia. To będą te relacje, które były na wykładzie pierwszym. Tylko teraz już obejrzymy je sobie dokładniej pod kątem tego, co najpierw powiem, takiego teoretycznego wstępu. Myślę, że trochę krytycznie spojrzymy na, no właśnie na te nagrania. To tutaj akurat będzie wybór czterech spośród chyba sześciu czy siedmiu, które ja ostatnio prezentowałem. No i właśnie dla tych, którzy nie byli na wykładzie poprzednim. Mówiliśmy o tym, ten mini cykl wykładów nazwałem wykorzystanie relacji świadków w polskich muzeach archeologicznych. Tak naprawdę skupiam się głównie na tej instytucji, w której ja pracuję, ona jest dosyć reprezentatywna, co pokazywałem właśnie tydzień temu. Na tym pierwszym wykładzie mówiliśmy o tym, jak wykorzystywano historię mówioną, właściwie no nie historię mówioną jeszcze do końca, dlatego że mówiliśmy ogólnie o relacjach świadków. Najpierw oczywiście na wystawach nie było możliwości w latach 40., 50. czy 60. do wykorzystania relacji audiowizualnych, chociaż już takie były nagrywane w latach 40. pod koniec, tuż po zakończeniu właściwie wojny, jak też pokazałem przykład. Natomiast relacje w formie pisanej, w formie jakichś tekstów, w formie takich materiałów, które występowały na wystawach, a pochodziły właśnie z różnego rodzaju kwestionariuszy, zeznań, protokołów przesłuchań, takiego rodzaju wykorzystanie materiałów właśnie relacji w wystawiennictwie już miało miejsce tak naprawdę no, od lat 60. powiedzmy tak solidnie się za to w muzeach archeologicznych zabrano, zarówno w Muzeum na Majdanku, jak też w innych tego typu placówkach. W zasadzie od czego zaczęliśmy to spotkanie w ubiegłym miesiącu? Od tego, że powiedzieliśmy sobie o takim pierwszym przykładzie nagrywania relacji poświęconych tematyce obozu koncentracyjnego. Takim pierwszym przykładem to był właśnie film Cmentarzyska Europa Aleksandra Forda, z którego niektóre sceny możecie Państwo oglądać w Muzeum na Majdanku przed zwiedzaniem. Jeśli ktoś zwiedzał tak z grupą, to wie, o co chodzi. Właśnie ten przykład, fragmenty właściwie z tego dokumentu ja pokazałem, czyli te no właściwie jeszcze bez takiej metodologii, bez żadnej metodologii właściwie prowadzone nagranie już był w 1944 roku, czyli tutaj jeszcze front Zawisłą toczą się walki, a tutaj u nas już prawda ludzi wyzwolony i nagrywa się owa history. Natomiast dlaczego mówiłem o tych latach 60., no, po latach 50., które w muzeach archeologicznych, po latach 40. to wiadomo, to po wojnie, początki tworzone są muzea w Oświęcimiu i na Majdanku, początki wystawiennictwa ogólnie. Po latach 40. są lata 50., gdzie ogólnie tematyka obozowa, działalność muzeów na Majdanku i w Oświęcimiu jest mocno zideologizowana, to są czasy takiego szalejącego stalinizmu, powiedzmy, stalinizacji kultury, generalnie stalinizacji tego przekazu wystawienniczego też. A lata 60. to jest powrót do no, takiej rzetelniejszej historiografii, do rzetelniejszych badań, do wykorzystania też do rozbudowy wystaw, które są bardziej merytoryczne, a nie ideologiczne. Natomiast ta ideologizacja, jak już powiedzieliśmy sobie miesiąc temu, to właściwie do końca okresu PRL, do 89 roku, jakoś się przejawia jednak na wystawach i też właśnie w doborze relacji, w doborze tych materiałów pozostałych po
po świadkach to było widoczne, o czym mówiliśmy właśnie na poprzednim spotkaniu. W Muzeum na Majdanku od 1989 roku są nagrywane relacje audiowizualne, czyli już tutaj są relacje wideo, bo 10 lat wcześniej mówimy o początkach tego archiwum audio naszego. Ci z Państwa, którzy byli na tych zajęciach z Martą Łucicką, moją koleżanką w archiwum naszego muzeum, to wiedzą dokładnie, jak ten zbiór wygląda. Dzisiejsze spotkanie nazwałam o historii i wystawiennictwo, dlatego że przede wszystkim tutaj chciałem powiedzieć o tym, jak już Państwo pracujecie i nagrywacie relacje. To co z takiej relacji, co z tego materiału, który wy rejestrujecie, przydaje się nam wystawiennikom? Właściwie w jaki sposób my podchodzimy do takich materiałów, jakie są trudności w wykorzystaniu tych zarejestrowanych materiałów. I tak pomyślałem, że to będzie właśnie dobry temat, żeby spojrzeć nie tylko od drugiej strony, prawda? Bo Państwo jak stoicie z tej strony kamery, gdzie widzicie świadka, to skupiacie się na zarejestrowaniu samego materiału, na tej opowieści, którą świadek opowiada. Mniej, i sam to wiem z doświadczenia, mamy wtedy na uwadze te kolejne etapy wykorzystywania, no właśnie, wszystkie etapy związane z samym wykorzystaniem materiału. Natomiast no, można już o samym wykorzystywaniu myśleć też w trakcie nagrywania, w trakcie nawet samych przygotowań, o czym mam nadzieję za chwilę się przekonamy. No i tą strukturę dzisiejszego, to jest bardzo prosta prezentacja. Dzisiaj będziemy mieli trzy takie główne punkty: nagranie, opracowanie i wykorzystanie na wystawach wywiadu. Na początku o samym nagraniu. Jeśli Państwo już nagrywali, ja zakładam, że no część tutaj przynajmniej z Państwa miała nie tylko praktyczny kontakt z archiwistyką, przepraszam, teoretyczny, ale także praktyczny i że już rzeczywiście jakieś relacje zostały przez Was zarejestrowane, to wiecie Państwo, że no bardzo taką podstawowym elementem pozyskiwania relacji jest samo spotkanie. To jest ten główny element, bez którego nie ma właściwie materiału, który rejestrujemy. Ale tak naprawdę no to nie tylko spotkanie składa się na to, jaki jest efekt naszej pracy jako historyka zajmującego się oral history. Dlatego, że do każdego nagrania powinniśmy się jednak przygotować i no, zależy oczywiście jakiej tematyce się poruszamy, jakie materiały mamy dostępne, czego się spodziewamy po tym, co usłyszymy od świadka, czy my znamy tego świadka, wiemy, o czym będzie dokładnie mówił, mamy jakieś informacje na jego temat. W zależności od tego, jakim kompletem informacji dysponujemy, jaką ilością tych informacji, to ona wpływa na sposób, w jaki możemy się przygotować. No, a jeśli na przykład wiemy, że mamy jakieś podstawowe fakty z biografii świadka, wiemy, że to będzie osoba pochodząca z danego terenu, urodzona, dorastająca w jakimś okresie czasu, znanym przez nas, że no, głównym doświadczeniem, na którym będzie się skupiać, jest dany zespół wydarzeń, czy dany okres historyczny, czy historia danego regionu, my możemy no, w pewien sposób zaczerpnąć informacje na ten temat. Możemy oczywiście poczytać na temat właśnie historii regionalnej. Możemy próbować zlokalizować jakąś tę osobę. Mam na myśli tutaj poszukać informacji w literaturze, może o tych wydarzeniach, których spodziewamy się usłyszeć. Takie dokładne przygotowanie się do wywiadu no, przede wszystkim pozwala nam na to, żeby łączyć fakty. My rozumiemy, co świadek. No, nie zawsze historię, którą słyszymy, ona jest dla nas zrozumiała. Przede wszystkim no, mam na myśli pracę z osobami starszymi, ale też osobami, które operują przez takimi skrótami myślowymi, przyjmują podczas opowiadania pewne rzeczy za pewnik. No, jeśli nie jesteśmy specjalistą od właśnie tego okresu, czy tego fragmentu historii, że tak się wyrażę, o którym będziemy słuchać od świadka, no to trudno nam będzie pewne rzeczy poskładać do kupy. A podczas tego etapu wywiadu, który możemy nazwać roboczo jako ten etap zadawania pytań dodatkowych, poszerzania kontekstu, który uzyskujemy od świadka, dobrze gdybyśmy po prostu wiedzieli, w którą stronę iść. Tak? No, jakieś obwodki są otwarte, jakieś ciekawe informacje usłyszeliśmy. Jeśli my mamy wiedzę podstawową na ten temat, to jesteśmy w stanie po prostu iść za tropem.
Oczywiście takie przygotowanie solidne do wywiadu też sprawia, że może wiązać się z pewnymi bezpieczeństwami, dlatego że jeśli Państwo znają już dokładnie historię, którą świadek opowiada, no to często jest tak, że jak siedzimy przed tym świadkiem, to już wiemy, co on ma zamiar powiedzieć i na przykład jest takie niebezpieczeństwo, że bezwiednie zacznie go poprawiać, że nie, proszę Pani, to nie tak było. Nie o to chodzi, bo historia jest takim specyficznym źródłem, w którym to ten subiektywizm spojrzenia, ten pryzmat właśnie spojrzenia świadka jest najważniejszy tak naprawdę. Interesuje nas to, jak świadek zapamiętał dane rzeczy. Później będziemy sobie z takim materiałem mogli już pracować i weryfikować pewne sprawy, ale nam absolutnie nie chodzi o to, żeby tutaj tego świadka pouczać jakoś w trakcie wywiadu. Gruntowne przygotowanie jest moim zdaniem bardzo istotne, ale też trzeba pamiętać, że ta wiedza jest naszym narzędziem, jakimś takim wewnętrznym, a nie czymś, czym się dzielimy w trakcie wywiadu, bądź co przelewamy na sam kształt relacji. No, my nie jesteśmy współtwórcą, my mamy ten wywiad jakoś prowadzić. Ten drugi taki punkcik, tutaj wywiad, to jest właściwie to, o czym zaczyna się od tego, o czym ja mówiłem, czyli spotykamy się ze świadkiem, jest rozmowa prowadzona według określonej wybranej przez nas metodologii. Czy to będzie wywiad biograficzny, czy to będzie wywiad skupiający się na danych zagadnieniach, czy będziemy korzystać z kwestionariusza, czy nie będziemy, no to są kwestie niejako osobne. O nich też możemy pomówić, ale to tak naprawdę nie jest głównym tematem dzisiaj moim. Być może jeszcze, jak zostanie czas, to trochę do tego wrócimy. Natomiast sam wywiad, ja już w tym punkcie zapisałem takie słowa klucze dla mnie, bo digitalizacja, wypożyczanie zdjęć, dokumentów, pamiątek. To jest coś bardzo ważnego z perspektywy wystawiennika. Dlatego, że jak Państwo się spotykają ze świadkiem, no macie zarejestrowaną relację, świetnie, mamy ten główny nasz cel, do którego dążyliśmy, mamy źródło, właściwie już jest zapisane, utrwalone. Ale teraz no, możemy jeszcze tak naprawdę z tej naszej wizyty, z tego naszego spotkania uzyskać więcej, dlatego że niezwykle ważne są właśnie te wszystkie materiały, które możemy pozyskać. Często jest tak, że powstają całe wystawy z tych materiałów, które są pozyskane właśnie z takich spotkań. Mam na myśli właśnie zdjęcia, dokumenty i wszelkiego rodzaju przedmioty, które świadek po prostu łączy z własną biografią, z własną historią, z opowiadanymi tymi wydarzeniami, które dla nas opowiada. Czy my dysponujemy jakimś skanerem, czy my dysponujemy aparatem, myślę, trzeba do tego przygotować. Jak rejestrowałem pierwszy wywiad do Muzeum Historii Żydów Polskich, miałem gigantyczny skaner z drukarką, bo tylko taki miałem, który pracowałem na prywatnym sprzęcie. Dodatkowo kamera, aparat, no i to trzeba wszystko było przewieźć i jakoś u świadka pracować. Często to trochę trwa, ale jak później przywozi się naprawdę taki kompletny zestaw dokumentów, trudniej jest nam wypożyczyć często pamiątki rodzinne, bo ludzie, którzy są z nimi z życia, to często są jakieś ostatnie pamiątki pobliskich, nie będą chcieli być może wypożyczyć nam je do zeskanowania czy zdigitalizowania, ale no zawsze można właśnie zeskanować czy zrobić zdjęcie na miejscu. Natomiast są tacy, którzy też bardzo chętnie pożyczają. I trzecim etapem nagrania jest jego opracowanie. Transkrypcja, opisy archiwalne, opracowanie techniczne samego wywiadu, o czym jeszcze za chwilę będziemy mówić. Właśnie w punkcie drugim metodologia opracowania. Tak naprawdę jak zastanawiałem się nad zbiorami, które my mamy w naszym muzeum, tak nie przygotowywałem trochę wbrew temu, co sugeruje temat główny tego cyklu naszego wykładów, czyli wykorzystanie w polskich muzeach archeologicznych historii mówionej. Jednak trochę zamieziłem ten temat, bo tutaj jest to tak naprawdę bardzo, to jest właściwie musiałby to być dłuższy cykl spotkań, do których też musiałbym się, myślę, że dodatkowo przygotować, potrzebowałbym na to więcej czasu, ale z takiej wiedzy, którą do tej pory już posiadam, to myślę, że podobnie jest w placówkach, które się zajmują, w innych placówkach meteorologicznych. Często się zdarzało tak, że w muzeach po prostu nagrywano wywiady w celach doraźnych, czyli jest jakaś wystawa, trzeba uzupełnić materiał, trzeba coś tam pozyskać. I myślę, że inne, nie tylko muzea, które się zajmują
w jaki sposób Pana Historiala, niż też inne instytucje, różnego rodzaju fundacje, które prowadzą różne programy, czy też instytucje kultury, też często no, mają podobne, w podobny sposób działają, że jest jakieś wydarzenie, przygotowują publikację, wystawę, czy jakiś no, produkt, powiedzmy, tej instytucji i potrzebujemy pozyskać doraźnie jakiś uzupełniający materiał. Mamy świadków, więc jedziemy i pytamy o konkretne rzeczy. Tego typu wywiady no, tak naprawdę często są bardzo ciekawe, bo są bardzo wyraźnie eksplorowane pewne wątki, ale tak naprawdę często nie są wyczerpujące, bo no, jeśli mamy dany temat, i tu też posłużę się znanym sobie z praktyki tematem, na przykład ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej, no to często prowadzi się takie wywiady w taki sposób, że po prostu no, nie pyta się właściwie o nic innego. To nie są wywiady często biograficzne, bo idziemy do świadka z tak naprawdę z gotowym pomysłem na to, co chcemy od niego uzyskać. Pytamy o konkretne informacje, konkretny temat. A to, że na przykład dany człowiek ukrywał Żydów, a jednocześnie działał w konspiracji i jeszcze dodatkowo ma jakąś bardzo ciekawą biografię przedwojenną albo powojenną, to już nas bardzo interesuje. No, idealnie by było, gdybyśmy wszystkie wywiady mogli nagrywać metodą biograficzną, tak myślę, ale no, rzeczywiście często jest tak, że na to nie ma ani czasu, ani środków, ani czasami no, no, też świadek nie chce o całości, powiedzmy, swojego życiorysu rozmawiać, a czasem po prostu decydujemy się, prawda, na określony typ wywiadu eksplorującego tylko pewne wątki. W każdym razie, czym są wywiady takie prowadzone w sposób doraźny, czy też właśnie skupiający się tylko na danych zagadnieniach, na wyborze zagadnień, o których jest w stanie nam opowiedzieć świadek, czym one są dla nas wystawienników? No przede wszystkim one mają dosyć wąski kontekst, tak? Bo właśnie eksplorujemy tylko niektóre wątki. Nie pozwalają nam na uzyskanie takiej ciągłości czasowej. My nie mamy całej biografii świadka, mamy tylko jakiś tam zarys historii. Często tego typu wywiady, jeśli były pozyskiwane, ja na przykład poszukuję gdzieś w archiwach naszych danej relacji, okazuje się, że no właśnie, no wiadomo, że świadek na przykład miał jakiś tam zbiór pamiątek, no ale niczego nie przekazał, no chociaż pracownik muzeum nie był, tak? Albo właśnie relacje są nieopracowywane, czy nie, ktoś robi transkrypcję, zrobił tylko fragmencik, bo tyle mu było potrzeba, resztę nie ruszył. No i to są dosyć problematyczne relacje, o tyle, że trzeba z nimi trochę więcej po prostu pracować. Tutaj też, o ile pierwsza grupa, no to są takie relacje, które no, nagrywano tak w dawnych czasach, powiedzmy, czy dawnych, no, kilkanaście lat temu, czy też 20 lat temu. Nagrywa się tak, zdarza się, że i w dzisiejszych czasach, bo jest akurat taka okazja, że tego typu nagrania musimy sporządzić. Ale też przeglądając zbiory naszego archiwum, zauważyłem taką cechę tych starszych projektów badawczych, gdzie jeszcze nie istniała metodologia, bo wiadomo, że no, no, początek lat 90. w Polsce oral history to jeszcze była dziedzina praktycznie no, nieznana. Jeśli ktoś się tym zajmował, to właściwie no, często nawet mógł nie mieć podstawowych informacji na temat nurtu, czy jakichś tam, powiedzmy, wyników ustaw metodologicznych, które za granicą już były powszechnie znane. Tak było w przypadku Państwowego Muzeum na Majdanku. Tutaj bardzo mocno eksperymentowano. Takie starsze projekty badawcze, to mam nadzieję, że dzisiaj właśnie zobaczymy na, już co nieco pokazywałem tydzień temu, ale pokażę też dzisiaj. Takie starsze projekty badawcze często są, no, mają pewne niedoskonałości, charakteryzują się pewnymi niedoskonałościami technicznymi. Bo a to sprzęt był zły, a to po prostu przypadkowy pracownik dostał kamerę, bo gdzieś tam sprzęt został zakupiony, udało się pozyskać środki. Natomiast nie było pieniędzy już na operatora kamery, czy to jakiegoś tam realizatora. Często te starsze projekty, jeszcze powiedzmy 20 czy 20 parę lat temu, świadkowie byli młodsi, ale też młodsi byli, znaczy mniejszy był dystans czasowy między wydarzeniami. Ja się zajmuję tematyką II wojny światowej, więc właśnie o tym temacie teraz myślę. Mniejszy był dystans czasowy między samymi wydarzeniami, o których się rozmawiało, a okresem, w którym nagrywano. I dla osoby, która miała powiedzmy tych lat 50 i nagrywała pod koniec lat 80, II wojna światowa jeszcze była takim właściwie no, no, czymś, co się pamiętało, o czym się mówiło w rodzinie bardziej, a nie czymś, o czym się uczyło w szkole.
No państwo pokolenie, nasze pokolenie powiedzmy, jest już właściwie na II wojnie światowej, my mamy kontakt ze świadkami, ale no, to nie jest już coś świeżego. Ten dystans się zwiększa, czasowy i stosunek emocjonalny jest już inny i też wiedza jest inna. I na przykład coś, co było bardzo oczywiste dla osoby nagrywającej jeszcze w latach 80. już nie jest istotne, nie jest już oczywiste dla nas. I często takie starsze nagrania przeglądając, mamy wrażenie, że coś jest nie, mamy jakieś, słyszymy jakieś niejasności. Bo świadek o czymś mówi i na przykład osoba nagrywająca w ogóle no, nie ciągnie go za język, a my czujemy, że trzeba było coś dopytać. Dlaczego? Bo często się tak zdarzało, że świadek mówił o czymś oczywistym. Bo wtedy jeszcze po prostu była powszechna jakaś wiedza na dany temat. I tak jak państwo będą na przykład nagrywać, no nie wiem, relacje jakieś powojenne, no to, nie wiem, rozmawiacie z osobą, jakiś taki przykład powiedzmy ad hoc, z osobą, która mówi o czasach Solidarności na przykład. No i jak padnie temat stoczni, czy porozumie się, wy kojarzycie te fakty, prawda? To było jeszcze dosyć niedawno. Natomiast no, ja się założę, że za jakieś tam powiedzmy 40 lat, no to już wiedza będzie dużo mniejsza. Trzeba będzie te terminy wyjaśniać, prawda? Więc jakby ktoś nam o tym opowiadał, trzeba by to było eksplorować. My możemy pewne skróty myślowe, pewną wiedzę przyjmować po prostu jako, jeśli ten dystans czasowy między nagraniem a wydarzeniami nie jest zbyt duży, możemy po prostu przyjmować za taką zrozumiałą i powszechną. Tak samo jest z innymi źródłami historycznymi. Dlatego też ten brak podążania za tropem i ta kwestia oczywistych oczywistości, jak ja to nazwałem, kiedy po prostu osoba nagrywająca przyjmuje, że pewne rzeczy są wiadome, że nie trzeba tutaj tych wątków drążyć, to jest właśnie taka charakterystyczna cecha tych nagrań takich starszego typu, gdzie jeszcze metodologicznie nie szkolono, powiedzmy, osób nagrywających, co się zmienia, bo teraz my już wiemy, że pewne wątki trzeba eksplorować, mimo że one są oczywiste, mimo że, bo nie nagrywamy dla siebie, nagrywamy dla osób, które będą z tych materiałów korzystały w przyszłości i właśnie też będą z tego robili wystawę i kiedyś będą musieli zrozumieć przede wszystkim, o czym jest mowa w danym wywiadzie i dany wywiad, dany fragment, który my będziemy na przykład na wystawie wykorzystywać, musi być taką zamkniętą całością samą w sobie, bo jeśli on będzie operował skrótami, jeśli ja będę miał w danym fragmencie dużo jakichś właśnie takich oczywistych oczywistości, to ja zrobię wystawę, w której będą fragmenty, gdzie przechodzą państwo do stanowiska, gdzie jest wyświetlany fragment relacji i tak naprawdę no nie wiadomo co chodzi, bo osoba mówi szyfrem. Bo trzeba by było puszczać naprawdę jakiś tam bardzo długi fragment relacji, żeby z kontekstu coś wyłowić. Natomiast jeśli dopytamy świadka, jeśli on rzeczywiście w jakiś sposób poprosimy o wyjaśnienie pewnych kwestii, no te fragmenty już mogą zostać tak wybrane często, że są dobre do pokazania, że nadają się do tego, żeby takie krótkie, zamknięte całości wykorzystywać. Taką kolejną grupą wywiadów, które z którymi się spotykamy, robiąc kwerendy na potrzeby wystaw, to są wywiady już nowsze, które, gdzie osoby nagrywające miały świadomość tego, że no, wybierały rzeczywiście samy sposób, w jaki rejestrują, koncentrowały się na jakichś określonych kwestiach metodologicznych, zgłębiały je i powiedzmy, że stosowały w swojej działalności. No, teraz bardzo często rzeczywiście, nawet jeśli są to jakieś projekty takie, powiedzmy, czasowe, czy też okolicznościowe, to jednak stosuje się narracje biograficzne, żeby właśnie mamy świadomość, że często świadkowie, z którymi rozmawiamy, to są świadkowie odchodzący, z tego odchodzącego pokolenia i że to jest ostatni czas, żeby zarejestrować rzeczywiście całość biografii, całość, nawet jeśli, powiedzmy, interesuje nas tylko jej wycinek. Często no właśnie osoby, które teraz już nagrywają, przygotowują się naprawdę solidnie do wywiadu, ale też opracowują ten wywiad. Jest wiele projektów, w których no, wywiad nie kończy się tylko na zarejestrowaniu materiału, ale takim obowiązkiem jest to, żeby relację przynieść do miejsca pracy i po prostu się nią później zająć, transkrybując, sporządzając metadane, sporządzając opisy dla osób archiwizujących, tak żeby później było łatwo wyszukiwać informacje w tej relacji, żeby łatwo było ją przeglądać. No i właśnie pozyskiwanie materiałów dodatkowych, to teraz no, jeśli muzeum nic nagrywają, to właściwie zawsze praktycznie pytamy o to, czy jakieś pamiątki są do przekazania, czy ewentualnie do wykorzystania przez nas, bo wiemy, że to po prostu nam się przydaje. No to jest taki dosyć ciekawa taka akcja Muzeum w Sztutowie.
gdzie nagrywali nasi koledzy też z Muzeum Archeologicznym oczywiście. Taki projekt Ostatni Świadkowie i właściwie chodziło tylko o historię więźniów Sztutowa, ale relacje były rzeczywiście biograficzne. Jeśli ktoś miał związki z konspiracją, bo znaczy na przykład po wojnie działał w opozycji, no to te wątki były eksplorowane. To jest bardzo duży pamiątek pozyskano i to bardzo fajny projekt z tego rzeczywiście wyszedł. Chociaż założono tylko i wyłącznie jakąś tam liczbę tych relacji, kilkadziesiąt do nagrania i że to będzie koniec projektu. Mimo tego, że środki powiedzmy były ograniczone, to bardzo mocno eksplorowano każdą z biografii, każdego świadka mocno wykorzystywano. Dobrze, i teraz jak już mamy to wprowadzenie ze sobą, jak powiedziałem, jakie są powiedzmy typy te relacji nagrywane, z którymi my pracujemy, przygotowując wystawy, jakie są praktyki, które mogą nam w jakiś sposób ułatwić życie. To teraz jak to w praktyce wygląda na wystawie? Co nas interesuje, co my z działalności historyków zajmujących się oraz historii możemy wyciągnąć? No oczywiście sam materiał audiowizualny to jest, wiadomo, że nas interesuje, bo pokażemy, mamy jakiś monitor, mamy ekrany, na których możemy to wyświetlić i to jest fenomenalne źródło, bo wiadomo, że nic tak nie działa. Przeglądarka nie działa przede wszystkim. Że nic tak nie działa jak ten materiał audiowizualny. Być może mam tutaj zdjęcie. To jest nasza najnowsza wystawa ubiegłoroczna, Wysiedlenie Zamężczyzny w Zielonej Damku. Część z Państwa pewnie widziała ją. I na tym przykładzie chciałem po prostu pokazać tę warstwę relacji, czy też tę warstwę. Opowiadamy tę wystawę. Mamy relacje takie typowo przy użyciu tych audiowizualnych urządzeń, powiedzmy. O to za chwilkę sobie będziemy oglądać. Dodajemy podpisy często, można zrobić taki przekaz w wersji wielojęzycznej, czy nawet jeśli to jest ekran jakiś aktywny, to można zrobić menu, z którego się wybiera język. Bardzo fajnie. Ten materiał audiowizualny jesteśmy w stanie pokazać praktycznie w całości. Znaczy, oczywiście stosujemy fragmenty, bo my doszliśmy do wniosku, przy ostatniej wystawie pokazaliśmy fragment 12-minutowego montażu filmu i stwierdziliśmy, że jakieś 20% zwiedzających ogląda to do końca. 12 minut to jest dużo jednak na wystawie, bo macie Państwo właśnie tą różnorodność środków, dlatego oprawimy raczej krótkimi fragmentami. Ale no nie jest to regułą, to zależy oczywiście od scenariusza, od założeń, jakie się przyjmie. Więc mamy tak to co oczywiste, czyli tą warstwę audiowizualną. Natomiast interesuje nas też warstwa tekstowa tak naprawdę. Dlatego, że jeśli ja nie mam miejsca, nie mam urządzeń, bo po prostu chcę zastosować tego typu środki, żeby wykorzystać jakąś tam ilość większą tych relacji audiowizualnych, ja mogę sobie zrobić transkrypcję przecież, żeby wykorzystać transkrybowaną relację, żeby umieścić teksty, fragmenty, tak jak się to kiedyś robiło, kiedy jeszcze nie było urządzeń multimedialnych, tak jak się to kiedyś robiło na wystawach i po prostu pokazać teksty tego, o czym dany świadek mówi. Też są to źródła świetne, fajnie się to czyta i dużo przy wystawach historycznych jest to bardzo pomocne po prostu źródło i środek do konstruowania narracji. Audio, wideo to wiadomo, no i materiały dodatkowe. Jak już mówiłem o tym, to już tyle razy powtórzyłem, że już nie będę powtarzał po raz kolejny. Natomiast dla tych, którzy nie byli na tej wystawie majdankowej ostatniej, to pokażę, co udało się pozyskać. Marta Grudzińska jeszcze raz powracająca tutaj, na pewno jeszcze będzie powracać podczas naszych spotkań, bo razem często pracujemy. Nagrywała Wysiedleńców Zamężczyzny właśnie. Kilkakrotnie nagrywała osoby, które już były nagrywane przez pracowników muzeum i inne instytucje. No i się okazuje, że jeszcze te osoby często miały jakieś materiały, które były w stanie przekazać muzeum. I tak oto tutaj mamy na przykład pani Janiny Buczek-Różańskiej, jednej z Wysiedleńców właśnie z Bileczowa. Dokumenty osobiste jej rodziny, fotografie z miejsca, do którego rodzina była deportowana po zwolnieniu z obozu na Majdanku, literkę P, która to jest taką kim oznaczeniem robotnika przymusowego w Rzeszy, bo właśnie takimi robotnikami stała się rodzina państwa Buczków. Materiały po prostu bezcenne, które świetnie się prezentują w gablotach. Są w bardzo dobrym stanie, jeśli chodzi o takie archiwalia z tamtej epoki
I no po prostu dla nas to jest rewelacja, że coś takiego się udało pozyskać. Czy też historia walizeczki. Wyleciało mi z głowy nazwisko państwa Obirków, pani Lucyna Obirek, która taką oto właśnie walizeczkę, którą Państwo widzicie tutaj na zdjęciu, przywiozła właśnie z robót w Rzeszy. Pamiątka rodzina niesamowicie nasycona emocjami, bo to była właściwie rzecz, która się pani Obirkowi kojarzyła z tym okresem właśnie robót przymusowych, ale też miała taki jakiś sentymentalny strasznie stosunek do tego, jej ojciec trzymał w tym przyboru do golenia, to stał się takim rekwizytem, powiedzmy, rodzinnym. I naprawdę sama narracja tej pani podczas nagrywania relacji na temat tej walizeczki to było coś niesamowitego. Tutaj mamy, my zawsze mówimy, że taki eksponat, który umieszczamy w kontekście jakiejś wystawy historycznej w gablocie, czy też w inny sposób na wystawie, to jest niesamowite źródło właśnie transferujące, przede wszystkim przekazujące emocje i uzupełniające przekres historyczny, a jeśli dobrze wystawę się skonstruuje, to często na samych eksponatach można świetną narrację zbudować. Niesamowita siła jest w oryginale po prostu i to szczególnie jeśli chodzi o te przedmioty historyczne. Reasumując ten mój przydługi może nieco wstęp do naszej strony praktycznej, to chciałem Państwu powiedzieć, że przede wszystkim jak pracujecie ze świadkami, to każdy etap Waszej pracy jest później ważny dla nas, bo etap przygotowania, jeśli się przygotowujecie i robicie kwerendę, to też są często rzeczy, które mogą się w jakiś sposób przydać podczas ustaleń faktograficznych, czy też ustaleń związanych z konstrukcją scenariusza wystawy. Samo nagranie to jest ta wielowarstwowość tego nagrania, w różny sposób możemy wykorzystać, dlatego dbamy o to, żeby było oczywiście merytorycznie, przede wszystkim wywiad musi być poprawnie przeprowadzony, ale też o ile się da, prawda, no to żeby miał te walory wizualne też w miarę poprawne, no bo wiadomo, że zwykle nie mamy tego komfortu, że jeździmy na relacje z operatorem, no ale też nie ustawiamy kamery pod słońce, bo później z tym są problemy z wykorzystaniem takich materiałów. Więc i oczywiście ta postprodukcja, czyli samo opracowanie wywiadu, to jest szalenie ważne dla nas, żeby jakoś się poruszać w obrębie samego materiału, żeby on, jeśli transkrybujemy, żeby był dobrze transkrybowany, wtedy tego nie trzeba poprawiać, żeby był dobrze opisany. No, dużo zależy od sposobu, w jaki pracuje sama instytucja i tutaj nie mówię, że nasza jest idealna, bo też za chwilkę Państwu powiem, jak to w różnych instytucjach wygląda, takie opracowanie wywiadu i no, w Muzeum na Majdanku jeszcze też jest dużo pod tym względem do zrobienia, tutaj muszę przyznać z taką dużą dozą autokrytycyzmu. Także każdy etap nagrania jest ważny dla nas jako wystawienników i to jest powiedzmy puenta tej części teoretycznej. Teraz mam dla Państwa odnośnie samego opracowania chciałem zrobić taką krótką dygresję. Przekażę w wersji wydrukowanej kilka takich kwestionariuszy, natomiast mam tylko jeden zestaw, więc możecie sobie Państwo, jeśli ktoś chce, po prostu wziąć do ręki i zobaczyć, jak to wygląda. Ja je będę pokazywał na ekranie też. Ja bym mówił kolejno, co to są za materiały. One nie pochodzą z muzeów martyrologicznych, ale po prostu w większości muzeów martyrologicznych, jeśli chodzi o opracowywanie wywiadów, to no jednak te metody stosowane przez te muzea jeszcze nie są doskonałe, niestety. Natomiast pokażę Państwu materiały z dwóch projektów, w których pracowałem w Muzeum Historii Żydów Polskich i w DSH Wam Spotkań z Historią w tej warszawskiej organizacji. Najpierw może materiał z Muzeum Historii Żydów Polskich. To są kwestionariusze. Ja tu chciałem pokazać, przede wszystkim jak my pracujemy w muzeach, to zwykle w Muzeum na Majdanku jeszcze, mam nadzieję, że to się zmieni, nie posiada takiego systemu przyjmowania relacji. Natomiast niektóre instytucje posiadają taki gotowy schemat, gotową powiedzmy procedurę tego, jak Państwo się z relacji rozliczają. Jeśli z kimś, z taką instytucją współpracujecie. To jest tak, że no, każdy badacz, jak rejestruje relacje, musi działać już później na własną rękę, robiąc transkrypcję, czy opisując dokumenty, czy tworząc jakieś metadane do ich opisu, tylko ma po prostu gotowy schemat. I to są proste narzędzia w formie takich zestandaryzowanych tabel funkcjonujące,
które jeśli jest tworzone archiwum historii mówionej w jakiejś instytucji, to pozwala na to, żeby później żeby to był standard, prawda, jak jest relacja opracowywana, żeby w takim archiwum po prostu dobrze się poruszać. Teraz popatrzcie Państwo, co jest na przykład tutaj. Tutaj mamy, jak wracamy z wywiadu, wypełniamy sobie, dysponujemy jakimiś kontaktami, to na przykład takie dane kontaktowe uzupełniamy w formie tabeli, wpisujemy do takiej tabeli, która pozwala nam na później, jeśli jest opracowywany wywiad właśnie przy okazji na przykład wystawy, pozwala nam na zidentyfikowanie tej osoby, dane osobowe, kontakty na przykład do osób z rodziny, jeśli ta osoba, z którą rozmawialiśmy, na przykład nie operuje, nie jest w stanie rozmawiać przez telefon, bardzo fajnie, jak mam jakiś kontakt, bo może będzie coś trzeba doprecyzować, może trzeba będzie ten kontakt jakoś nawiązać. Tutaj akurat są osoby też, to jest właśnie projekt ratowania Żydów w czasie II wojny światowej, osobą ocalałą, ratowaną przez właśnie takiego pana, którego nagrywaliśmy w 2010 roku. Więc takie tabele na przykład do kontaktów, ale też do opisu dokumentów. Jak mamy dokumenty ze sobą pozyskane, czy zrobione skany, czy właśnie nawet wypożyczone, no to świetnie, że jest dokument, ale jeśli on jest jeszcze opisany i na przykład przygotowując ekspozycję, bądź nawet w jakikolwiek inny sposób, zakładając, że ta relacja będzie wykorzystana, czy to do publikacji, czy do jakiegoś, powiedzmy, projektu edukacyjnego, jeśli my możemy w obrębie archiwum poruszać się w nie przeglądając fizyczne dokumenty, ale takie karty katalogowe, to jest wielkie ułatwienie, bo my wiemy na przykład, że dany dokument o danej sygnaturze jest pisany w języku polskim czy jakimś innym języku, wiemy z jakiego pochodzi okresu, to są już typowe archiwalne właściwie opisy. Ale no, jeśli instytucja ma taki system opisu i taki system standaryzacji opisów, to jest naprawdę gigantyczne ułatwienie później w pracy. Streszczenie krótkie, format, jeśli to jest zdigitalizowane, jakieś jeszcze dodatkowe dane. Natomiast no, tutaj będzie projekt z ośrodka Karta, czy też Dom Spotkań z Historią. To jest kwestionariusz, w którym pracownicy, ja wiem, że to trochę tak nieładnie może pokazać, jakimi instytucje pracują, ale powiedzmy, że mam cichą zgodę czynników decydujących. To jest kwestionariusz, który na przykład nasi koledzy z Warszawy, z Domu Spotkań z Historią i z Karty stosują podczas przyjmowania samej relacji. Te relacje nie są transkrybowane, ale taki kwestionariusz musi badać, żądać po każdym zarejestrowanym wywiadzie. I popatrzcie Państwo, co tu jest. Tutaj są dane na temat samego wywiadu, jego długość, osoba nagrywająca, daty skrajne relacji. Niektóre z tych informacji idą na okładkę płyty, która jest potem archiwizowana i gdzieś tam stoi na półce. No i oczywiście do katalogu. Dane osoby nagrywanej, jakiś tam pan Jęksiński, prawda, skąd pochodził, wyznanie, podstawowe informacje, które też nam pozwalają w pewien sposób interpretować tę relację, bo jeśli my będziemy wiedzieć, że dana osoba na przykład wyznaje daną religię, dysponuje takim, a nie innym wykształceniem, to nam w pewien sposób kontekstualizuje ten przekaz, prawda? Bo ja na przykład wiem, że nagrywając wysiedleńców z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku, ja mam bardzo małą informację na temat załogi obozowej, dlatego że prości chłopi przywożeni do obozu po prostu niezwykle nie brali udziału w konspiracji obozowej, nie interesowały ich personalia asesmanów czy też załogi obozowej. Natomiast jak to będzie inteligent z Warszawy, który należał do AK, no to będzie znał po prostu imiona, nazwiska, adresy tak zwane, bo będzie go to po prostu, bo interesowało go to w czasie pobytu w obozie. I w pewien sposób to, jaki będzie jego przekaz, jaka będzie sama treść, no można wtedy konfrontować z tym opisem dotyczącym samej osoby. Karta stosuje tutaj, proszę Państwa, taki system notatek biograficznych, gdzie badacz też musi stworzyć taki biogram, on też staje się częścią karty katalogowej. Sama dokumentacja, sam kontekst nagrywania relacji, badacz opisuje, w jakich warunkach nagrywał, jak wyglądało pomieszczenie, czy ktoś był podczas rozmowy. To też daje bardzo fajny obraz osoby, która potem pracuje z tym materiałem. I szczegółowy opis relacji. Jak się nam zmienia temat, to zaznaczamy takim znacznikiem, prawda? Piszemy na przykład dany temat, trwa do tego i tego czasu w relacji.
Inne instytucje robią to jeszcze inaczej, często są to na przykład znaczniki co 15 minut przy pełnej transkrypcji, czyli mamy cały tekst relacji i tylko transkrybowane i tylko znaczniki powiedzmy co 15 minut przy danym zdaniu, czy co jakiś tam inny okres. Bo sposoby opracowania są różne, w zależności od instytucji. Jeśli Państwo nagrywacie sami, to możecie właściwie stworzyć własną metodologię. Ważny jest tylko porządek, bo jeśli tworzymy na przykład jakieś archiwum zdjęć czy materiałów, źródeł innego typu, jakichś dokumentów czy innego rodzaju materiałów, no to też porządek w archiwum gwarantuje nam po prostu sprawność pracy. To nie muszę historyków o tym już jakoś przekonywać. Co jeszcze jest z takich rzeczy, które może, jeśli w dużych zbiorach relacji, na dużych zbiorach Państwo nie pracowali, co jeszcze jest ciekawe, to że one są, tu są wybrane fragmenty jakieś ciekawsze, które badacz może zaznaczyć, one są tagowane często, tak żeby osoba, która później przeszukuje archiwum, wystarczy, że w klapie gdzieś wyszukiwarka jeden termin i później wyskakuje kompletna lista relacji, które miały tego typu tagi. Bardzo fajne narzędzie, no bo jak kogoś interesuje na przykład tutaj Kielce, wpisuje sobie tylko datę graniczną, no i właśnie tutaj Kielce mu wyszukuje wyszukiwarka, jeśli oczywiście taki system dana instytucja posiada. My niestety muzeum na momentu nie mamy, mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli, bo jak nawet muszę przeglądać po prostu długie godziny często materiałów. No staramy się pracować tak, żeby po prostu taki system też u nas stworzyć, tylko niestety mamy po prostu dużo innej pracy i jest ta praca powolna. Okej, tu myślę, że sobie, jeśli Państwa coś będzie interesowało, przeżycie sobie te materiały, te kwestionariusze, to możemy później, będziemy mieli trochę czasu na pytania. Natomiast teraz już te cztery relacje, które przygotowałem. Ja bym chciał, żebyśmy sobie każdą z nich obejrzeli i po każdej z nich ewentualnie może porozmawiajmy po prostu o tym, jakie Państwo mają uwagi w kontekście tego, co powiedziałem, bo specjalnie tak wybrałem, że one są dosyć charakterystyczne. Do poszczególnych z tych grup można je zaliczyć. Ja bym chciał usłyszeć, jakie Państwo mają uwagi, co sądzicie, jakie są błędy na przykład osób nagrywających Waszym zdaniem, co można by było poprawić, dlaczego możemy mieć trudności z wykorzystaniem danego materiału lub jakie są jego zalety, jeśli mielibyście po prostu liczyć na Waszą aktywność. Więc tutaj już przechodzimy do pierwszego materiału. Fragment z Cmentarzyska Europa, o którym ja już wspominałem dzisiaj. Co sądzą Państwo o tego typu nagraniu? Jakie możemy mieć problemy, jakie zalety, jeśli chodzi o jego wykorzystanie, opracowanie, nie mówię tylko o wystawach, ale no być może już co nieco przekazałem dzisiaj, jakie są nasze wymagania, powiedzmy, ale ogólnie jeśli chodzi o opracowanie i wykorzystanie takich materiałów. Szczególnie, że to jest relacja obcojęzyczna, prawda? Na początku mieliśmy tego Austriaka bodajże, a później był Francuz. Generalnie nie jest, nawet jak na dobrych głośnikach się to słucha, to jest dosyć cicho. Coś jeszcze?
ewentualne problemy z tłumaczeniem. Tak? Właściwie trafił pan w dziesiątkę, bo mamy kilka fragmentów przygotowanych teraz do najnowszej wystawy, którą otwieramy w lipcu i akurat składa się tak, że większość z osób, które wybraliśmy, mówią jakimiś żargonami. Na przykład nie znam dobrze niemieckiego, ale jestem w stanie stwierdzić, jeśli ktoś mówi po niemiecku, więc akurat wybraliśmy pewien fragment z koleżanką, zaczynamy tego słuchać, no tak, to jest niemiecki, bezapelacyjnie. Poprosiliśmy germanistkę, żeby się nad tym przysiadł, okazuje się, że to jest coś na jakiś taki bardzo, jakieś narzecze prawdopodobnie. I to ni to niemiecki, ni to trochę holenderski, tak naprawdę nie wiadomo, jakiemu tłumaczowi to przesłać nawet. To jeśli chodzi o te relacje właśnie cmentarzy z Europy, charakteryzowało się tym, że tam nagrywano kilku właśnie więźniów, którzy tych obcokrajowców tak zwanych. I rzeczywiście no, część z nich to pochodziło z jakichś tam terenów pogranicznych, czy też no, nie mówili o ani czystą niemczyzną, ani czystą francuszczyzną, ani czystym językiem francuskim, tak jak tutaj ten pan, który podczas procesu się wypowiadał. Więc to są rzeczywiście też problemy. Wiadomo, że sami takiej relacji raczej nie transkrybujemy, prawda? Bo chyba, że znamy doskonale język, po prostu w którym jest ona nagrywana. Coś jeszcze, jeśli chodzi o te relacje? Co do problemu tłumaczenia, często też jest tak, że inne osoby inaczej odczytują jakieś słowa, prawda? Bo jest osoba ta, która przetłumaczy dany dialog na jeden sposób, a jest druga osoba, która też nie zna ten język, tak? I tłumaczy często w zupełnie inny sposób. Ja się przynajmniej z takimi źródłami spotkałem, że jest dwa tłumaczenia, które może nie odbiega jakoś zbyt od oryginału, ale jednak jest różnica. No tak, znaczy to zawsze jest kwestia tego, że tłumacz w pewien sposób interpretuje, prawda? I to tłumaczenia też, jeśli chodzi o przekaz wystawienniczy, to my konstruując wystawy staramy się, żeby te tłumaczenia były proste, żeby to nie był język większony, żeby nie był literacki, bo wiadomo, że na przykład jeśli tłumaczymy na angielski, to nie chodzi nam o to, żeby zrobić wrażenie na miłośniku literatury angielskiej albo jakiejś osobie, która pochodzi z tego okręgu kulturowego i operuje doskonałą mężczyzną, tylko o to, żeby angielski jest w tym momencie językiem uniwersalnym, żeby ta wystawa miała szeroki zasięg i żeby te materiały były po prostu przez szerokie grono odbiorców mogły być zrozumiane. Także rzeczywiście tak. To kwestia tłumaczenia mogą od siebie po prostu odbiegać rzeczywiście. Natomiast to dobrze, jak jeśli operujemy danym zestawem relacji kilku osób, to jeśli tłumaczy jednak jeden tłumacz, prawda? Żeby nie korzystać z innych tłumaczy. Jeśli chodzi o sam materiał, jeszcze może jakieś uwagi są? No może miejsce, w którym były nagrywane te relacje? I że to nie jest jakieś takie indywidualne spotkanie, tylko no, nagrywane jest na otoczeniu. Tyle chyba widać, tak? Krematorium, więc to też pewnie ma wpływ na tą relację. No, one są mocno zakorzenione w miejscu rzeczywiście, bo niektórzy z tych ludzi przyniosą tylko jeden fragment, ale niektórzy z nich na przykład pokazywali, prawda? Co jest widoczne za nimi tutaj na przykład. Pan mówił, że stoję właśnie tutaj przed ruinami tego krematorium, w którym palą tyle osób. No i miejsce specyficzne, bo tutaj też nam się przebijają, to jest relacja nagrana rzeczywiście w pierwszym okresie po wyzwoleniu obozu i tu nam się przebijają ci żołnierze, jakieś osoby postronne. Tu akurat to nam nie przeszkadza, prawda? Bo to jest źródło historyczne i to też coś pokazuje. To jest bardzo fajne akurat, że możemy pokazać, jak ten teren wyglądał wcześniej. Ale jakby to była relacja nagrywana współcześnie i ktoś by nam tam gdzieś łasił, to już by tak raczej nie było urokliwe, a raczej byłoby to po prostu jakimś rozpraszaczem tak zwanym. Oczywiście podstawowe problemy, które mieliśmy tutaj, te problemy językowe, problemy z niedostateczną jakością samego dźwięku, no ale też obrazu, to jest tak już wyczyszczony i technicznie całkiem sprawny. Problemy właśnie z opracowaniem, transkrybowaniem. Transkrybowanie tych materiałów. Jedna z moich ulubionych. Właściwie w
To będą fragmenty jednego z moich ulubionych materiałów, przygotowanego do na potrzeby wystawy. Czy jest Państwo już to widziała właśnie ostatnio? Proszę powiedzieć, gdzie w tej chwili jesteśmy? Znajdujemy się we wsi Bidaczów Nowy, wówczas powiat Biłgoraj, województwo lubelskie, obecnie województwo Zamość. Tak, niepotrzebnie, bo nie mamy złączone, też już nic nie mogę iść teraz. Jest. Teraz prosimy o spokój. Uwaga, zaczynamy. Znajdujemy się we wsi Bidaczów Nowy. 43 lata temu, 3 lipca, na tym placu, naprzeciwko Przytuły, Niemcy zebrali wszystkich ludzi ze wsi i na tym placu ustawili. To ten plac, który tak spada do rzeki teraz i z tyłu ma młyn. O ten kawałek, tak? O ten. Wyglądało to w ten sposób, że... Zapiął za nas panie dymie. Potem... A gdzie ja? Jest na końcu Małysza. Tutaj widzieli do jego stronu, jak tam jest. Teraz wam mówię, my już się załadowali do nas w tej chwili. Szanowni Państwo, na własną powiem tylko dla tych, którzy nie widzieli tego materiału wcześniej, bo już część Państwa widziała. To jest początek lat 90. Muzeum na Majdanku dostało bardzo nowoczesny sprzęt od United States Holocaust Memorial Museum i rozpoczęto nagrywanie, ale właśnie no, wtedy za bardzo nikt ani nie znał sprzętu, ani nie znał metod. I nagrywano wysiedleńców za mężczyznę w takim całym cyklu. No i właśnie tak to między innymi wyszło. Oczywiście to były bardzo pionierskie działania i świetne materiały też zdołano pozyskać. Natomiast oczywiście możemy też w pewien sposób uczyć się na błędach i też staramy się to robić. Więc głos dla Państwa. Co na temat tej relacji możemy powiedzieć? Na tego materiału. Fajna relacja w plenerze, tak? Tylko że na samym początku nam chyba coś przeszkodzi, tak? Tak. Więc to może być taki problem i chyba kolejna rzecz to jest też, gdy się rozmyka sam z jakąś osobą, tak, to jakby ta osoba chyba, tej osoby, prawda, przynajmniej jest łatwo o jakichś rzeczach mówić. Jeżeli jest tłum, tak, tym bardziej się za plecami, to ta osoba, tak powiem, już nie ma takiej tak powiem, intymności, prawda, między osobą, która prowadzi ten wiatr, a osobą, która odpowiada, tak, no to ona też tak, wydaje mi się, że może patrzeć na te osoby, które są z tyłu, tak, i jakby... Nie mówić czegoś, co by chciała mówić, a nie mówię. To jest kilka problemów, prawda? Bo jeden z tych problemów to jest problem samej otwartości świadka, tego, że emocjonalnie jest to trudniejsza taka wypowiedź i przywoływanie jakichś osobistych powiedzmy faktów. Druga sprawa to są... To jest problem pamięci takiej zbiorowej już w tym przypadku. Czyli nie mogę czegoś powiedzieć, bo albo mówię, ktoś mnie krytykuje, ktoś mnie poprawia, bo jesteśmy grupą tam, albo też, no właśnie, nie mogę czegoś powiedzieć, bo to dotyczy sąsiada na przykład. Jeszcze raz wraca, nigdy nie nagrywałem grupy takiej, ale jeśli chodzi o sprawiedliwych wśród narodów świata, osoby ukrywające Żydy w czasie II wojny światowej, to często te osoby no jest jeszcze w niektórych regionach Polski silnie się to zaznacza. W wielu regionach Polski powiedzmy, ale silnie na Podlasiu, czy też na Kielczyźnie, to zaznacza się przed sąsiadami. Dlatego, że taka działalność nie, paradoksalnie nie jest czymś, czym można się pochwalić, prawda? I kiedy niektórzy mówią o egzekucjach, o takich bardzo trudnych tematach, jak na przykład współudział Polaków w Holokauście, no to na przykład raczej by nie powiedzieli o pewnych faktach, kiedy siedziałoby tam kilka osób z danej wsi.
Albo na przykład czasami spotykamy się z takimi podczas nagrywania, z takimi sytuacjami. Proszę pana, proszę pani, to proszę wyłączyć ten gitar, to ja panu opowiem. No i czasem się tak dzieje, bo po prostu są to fakty, które dana osoba nie chce zarejestrować. A tutaj rzeczywiście tutaj było trudno dosyć nagrywać w tym plenerze, ale osoby przeprowadzające wywiad, no te wywiady miały na celu tak naprawdę zarejestrowanie, ustalenie faktografii też, no i zarejestrowanie samych faktów. Takie wizje lokalne trochę rzeczywiście, bo tam jeżdżono na miejsca deportacji, to były takie punkty zborne na zamieszczuźnie wyznaczonej. I zwykle to tam właśnie w plenerze nagrywano, ale też są materiały na przykład w świetlicach takich, czy jakichś tam salkach na wsi nagrywane, gdzie rzeczywiście po prostu grupa osób była osadzana i tak na zasadzie takiego odpytywania trochę to było nagrywane. No miało to na pewno swoje plusy dla tych badających, prawda, bo byli w stanie dosyć sprawnie całą grupę podczas jednego spotkania jakoś przepytać. No ale czy to jest, czy na pewno miało też swoje muzykę. A co jeszcze państwo powiedzą tutaj o tym fragmencie samym? Już bez dźwięku puszczam, bo tak zawsze powinno. Pomyślcie o tym, o czym mówiłem, jak się nam pracuje później z materiałami, jak różnego typu relacje dostajemy od historyków, powiedzmy. Jak z tego zrobić wystawę? Więc już trudno jest później spisać taką relację, bo mówimy na przykład kilka osób w jednym momencie. No to jest bardzo trudne, prawda? Bo jest, szczególnie jeśli państwo widzieli ten tak zwany witacz, ten materiał powitalny przy tej wystawie Wysiedleńcy za mężczyznę, którą teraz prezentujemy, to rzeczywiście tam są sceny, gdzie są właśnie w takiej świetlicy jakby nagrywane i jest zadawane jedno ogólne pytanie. No i osoby zaczynają mówić. One wstają na przykład, prawda? I mówią, wypowiadają nazwiska. I jeden przez drugi, jedno, i to jest rzeczywiście coś, co trudno wyłowić z transkrypcją, jest dużym problemem. Szczególnie, że tutaj to są osoby, to jest jakaś wioska pod Biłgorajem i tam jest trochę warowy język, prawda? Więc no, akurat w tej wypowiedzi, jak pani Janina Buczek-Brzeńska, warunek tak nie operuje, ale rzeczywiście się zdarza, że ten język jest taki bardziej specyficzny. No o tym, co widać, jesteśmy w stanie coś powiedzieć? Nagranie jest bardzo chaotyczne, jak pokonane. Trudno coś, że w chwili się zaczęli o to, co można by zaobserwować. Tak naprawdę kamera lata na wszystkie strony i ani rozmówcy tak naprawdę nie widzimy dokładnie, ani otoczenie też trudno przyjrzeć się czemuś dokładnie. A kontekst jest ważny w tej wywiadach. Czy kamera są ze złej strony, prawda? Ponieważ jest jakby rozmówca ma w tył, tak? Zamiast pokazać jego twarz, tak? Widzimy prawda, tą osobę od tyłu, tak? I tylko właściwie gesty, które ona wykonuje, tak? A nie widzimy na przykład mimiki twarzy. Czy to samo ustawienie kadrów? Wiadomo, że są szkolenia i często jesteśmy w stanie w jakiś tam podstawowy sposób siebie jako operatora, jeśli jeździmy sami z kamerą, przeszkolić. Możemy jakiś w miarę taki estetyczny kadr łapać. Starać się przynajmniej, czy jakieś lepsze trochę warunki oświetleniowe, zadbać o to, żeby były lepsze. No ale właśnie, jak ktoś coś mówi i jeśli chcemy to później pokazać w formie jakiegokolwiek panelu audiowizualnego, to będzie jakiś telewizor na wystawie, monitor czy cokolwiek, jeśli mam świetny fragment, to dana osoba naprawdę i powiedzieć, to jest sedno tego, co chcemy usłyszeć, ale jeśli na przykład filmujemy brzozę w tym momencie, to będzie trudno. To jedyne, co pozostaje, to wyciągnąć ścieżkę audio i wrzucić to po prostu do jakiegoś stanowiska takiego słuchowego, gdzie będą słuchawki, będzie się wybierało muziczkiem jakąś MP3 i będziemy tego po prostu słuchali. Także lepszy kadr, który jest nieperfekcyjny, jest słabe światło, jest w jakiś sposób no, nawet rozmazany, ale niech on będzie stabilny, bo wtedy montażysta będzie z tego przygotowywał jakikolwiek materiał, to będzie miał po prostu wypowiedź połączoną dźwięk z obrazem. A nie będzie miał obrazu scenerii, a tutaj gdzieś tam dźwięk. No, jednak nagrywanie relacji,
to są relacje historyczne i przesadny artyzm, bo niektórzy tym się kierują, też nie jest zbyt fajny, bo efekty postprodukcji jest łatwiej dodać niż postprodukować, wyciągnąć coś ciekawego z relacji, która została już na etapie nagrywania jakoś upiększona. Stabilność kadru to jest naprawdę bardzo fajna rzecz i po prostu zależy nam na tym, przemawia do nas twarz danego człowieka, więc nam zależy na tym, żeby go widzieć, po prostu na kontakt wzrokowy. To czy jest badacz w tym kadrze, czy nie, to szczerze mówiąc, jak wykorzystujemy przy konstrukcji wystaw te materiały, to nam bardzo nie przeszkadza. Jeśli badacz jest tyłem, to nie jest nic strasznego, ale rzeczywiście tutaj Państwo zwrócili uwagę na to, że tutaj ten pan był tyłem, on jeszcze niewyraźnie mówi. I to jest problem. Tutaj widzimy kawałek ręki, a potem widzimy już panią, prawda? Panią Brzezińską, która ten wywiad rejestruje. No i już mamy problem. Szczególnie, że moje tyłem jest tyłem. Można pójść z drugiej strony, czy nawet przeprosić, skoro można przepraszać i zwracać uwagę, że nie wchodzi się sobie słowo, czy tam przerywać jakoś wywiad. To można też po prostu zmienić kadr. I też podczas pracy, podczas nagrywania, to nie trzeba się takich rzeczy bać, jakichś uwag technicznych, bo jak Państwu się kończy bateria w kamerze na przykład, czy w dyktafonie, to trzeba powiedzieć, no to teraz robimy przerwę i zmieniamy baterię. Tak samo można zmienić kadr, czy też, nie wiem, przełożyć dyktafon, bo na przykład leży obok radia, albo ktoś uderza w stół, a dyktafon leży na stole. Także takie przerwy są jak najbardziej wskazane. Jeszcze mam nadzieję, chyba będzie okazja na następnym wykładzie do porozmawiania sobie o takim warsztacie, bo dobrze jest po prostu, jak robimy przerwy co jakiś czas w wywiadzie, takie techniczne. No jest łatwiej potem pracować, jak mamy materiał podzielony na kilka tam 30-45-minutowych fragmentów, jeśli to jest długi wywiad, niż jak mamy kilka godzin na przykład ciurkiem, trzeba to po prostu dodatkowo ciąć. I to dla montażysty jest fajna rzecz. Okej, czy coś jeszcze o tym nagraniu powiemy? Wsi Widaczów Nowy, wówczas powiat Bilbora i województwo lubelskie, obecnie województwo Zamość. Tak, niepotrzebnie, bo to prawie złączanie też... My się mocno uśmiechaliśmy, przeglądając ten wywiad, dlatego że tutaj bardzo tak protekcjonalnie poucza świadka osoba nagrywająca, prawda? Niepotrzebnie pani coś zrobiła, albo no tak, jak mikrofon jest włączony, to się czegoś tam nie mówi. Ja wiem, że można bardzo łatwo zgasić po prostu tą osobę i ona się nam zamknie w sobie i już nic nie powie. Bo się będzie po prostu wstydzić, albo mówiła coś ważnego, my jej przerwaliśmy. No, trzeba trochę delikatności tutaj, może w tym przypadku jej zabrakło akurat, bo skupiono się na czym innym. Szczególnie ze starszymi ludźmi trzeba pracować delikatnie po prostu i z pewnym wyczuciem. No tym bardziej operator już jako ten taki głos gdzieś tam niewidoczny tutaj jest takim elementem, powiedzmy, bez którego ten wywiad miałby też sens. Na pewno. Tak samo jak bez brzozy. Okej. Okay. Te same osoby tak naprawdę. Pierwszy dzień. I na pewno jest drugi. Zdjęcie ubrań normalnych, ostrzyżenie głowy. Oddanie ubrań gdzieś. Słuchajcie, ubranie to jest cząstka moja. To ja co mam, wszystko mi wzięcie, ja mam tylko ubranie jeszcze. Już nie mam ubrania. Ostrzyżona głowa. To jest znak jakiegoś poniżenia, jakiegoś wyróżnienia negatywnego w społeczeństwie. Pan Romuald Sztaba mówi o procesie przyjęcia więźnia do obozu koncentracyjnego. A co Państwo na to? Technicznie? Dużo lepiej. Widać, że to spotkanie było omówione i ten pan znajduje się w pomieszczeniu. Nie ma problemu z dźwiękiem, bo pewnie też sprzęt jest do tego przygotowany. Mimo, że jest dużo starsze, również starsze nagranie, ale jest dużo lepiej zrobione. No to definitywnie jest tam z tych relacji dużo prościej no, łowić, łatwiej wykorzystać te materiały. I to rzeczywiście było studio takie specjalne przygotowane, studio nagraniowe. Trzeba przyznać, że tutaj już osoby te rejestrujące dużo lepiej, nawet technicznie z tej strony technicznej szło nagrywanie tych relacji.
Trochę kamera tańczy, ale to nie jest taki duży minus, trochę można to ustabilizować już podczas montażu, natomiast rzeczywiście no jest całkiem fajny kadr. Tę osobę widać przede wszystkim, jest takiego pół profilu. Widać i słychać, no i to jest już coś, co jest dużo łatwiej wykorzystać. O warsztacie będzie Państwu tu pewnie powiedzieć, bo tylko taki krótki fragment akurat dał, to jest dosyć długa wypowiedź. Dobry przykład tak naprawdę na to, jak się świadek potrafi rozwinąć. Zadajmy tak naprawdę jedno pytanie, on później jest takim samym grajem do takich... Takich wypowiedzi to rzeczywiście życzę jak najwięcej, bo to są najfajniejsze rzeczy, kiedy nie trzeba ciągnąć za język i ta osoba się otwiera. A tutaj jeszcze bardzo akurat ciekawe takie komentarze. Pan mówi, że to branie jest jego cząstką, to ten materiał się znajdzie na najlepszej naszej wystawie, bo jest takim, no, takim strzałem też rzeczywiście gdzieś tam w okolice dziesiątki, powiedzmy, jeśli chodzi o samą wymowę tego, co chcieliśmy znaleźć. Transkrybować łatwo? Wyróżnienia negatywne. To dosyć łatwo, prawda? W społeczeństwie. To są trochę techniczne też takie problemy z tym, że on teraz skacze gdzieś, bo to jest taśma VHS, ale też to tu się dużo mówi. Tegoroczne, ubiegłoroczne nagranie z tego co pamiętam. Pan Mordechaj Fleischer. Bo ja już 70 kilka lat nie mówiłem po polsku. Ale aż do dnia Szelpieta Warszawskiego, ja mówię tylko po polsku. Anyhow, so we had a very, 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 very hard time. What's going to do with me? And I was promised to don't worry, whatever it's going to happen, who will be here? My mind was selected for life. That's why I saw her. But when they came to take the children, she said, no, I'm not going to do it. And she won't do it. And then the older sister had, which now is the racist, and she didn't know that father and father, because we were both feeling the vibe. She wanted to do it. So that's the way it was to be married and the older sisters. I zawsze jak ja dostałem wyższą kategorię, tak, drugi, zawsze powiedziałem, ale pierwszy to jest ja, pomyślałem. Ja myślę, że życie Majdanku wyróżnia to. Mam nadzieję, że było w jakikolwiek sposób słyszałem to, co pan mówi. Dla tych, którzy mniej słyszeli, to głównie relacja skupia się na opowiadaniu o momencie przyjęcia do obozu, oczywiście selekcji wstępnej do obozu całej rodziny żydowskiej, tak naprawdę do transportu żydowskiego, podczas którego właśnie część rodziny pana Fleischera została wybrana do jako ci, którzy zostali po prostu zgładzeni w komorach gazowych. I opowiadał o tych kilku językach, opowiadał o swoich doświadczeniach. O tym, co znaczył dla niego i Getto i Jobs. Co powiem o tej relacji? O tym fragmencie tak naprawdę relacja jest dużo dłuższa. Ewidentnie widać, że statek był w życiu. Już kamera jest statyczna cały czas i cały czas to wpływa na jakość nagrania. Statek był, to były podobno bardzo polowe warunki. Podczas wizyty akurat tego pana. Nie wiem, jak to powiedzieć. Gdzieś na tle ściany i tak dalej, prawda? No, nie były to jakieś idealne
na misji dosyć szybko nagrywamy trochę echa, bo pomieszczenie też nie było świetne, no ale, ale fakt, że mamy stabilny kadr, prawda? On się nie rusza, on jest tutaj ustabilizowany w tym kadrze. Ale mamy kamerę z przodu, tak? Będziemy widzieć właśnie tą mimikę, gest tego człowieka, kiedy on mówi, tak, że on przez Majdanka, no tak, Majdanka przez niego, prawda? Widzimy, co on robi rękoma, tak? Widzimy, że jak te gesty są ważne, tak? Dajmy to interpretację takiego nagrania. Rzeczywiście, bo co staram się dzisiaj Państwu powiedzieć, to to, żeby oczywiście Państwo głównie spotkają się jako historycy i traktują relacje po źródłach, ale ja głównie też, bo przygotowujemy wystawy historyczne, to jest tak naprawdę nasz meritum naszej działalności, ale jeśli już mówimy na dzisiejszym wykładzie o wykorzystaniu wystawiennictwie, no to my jako zawodnicy też musimy mieć te aspekty wizualne gdzieś z tyłu głowy zawsze, prawda? Więc tutaj akurat ta mimika, ta osoba jest w stanie powiedzieć samym wyrazem twarzy czy sposobem mówienia więcej. Tak naprawdę można to bez dźwięku oglądać i wiadomo, że ten pan jest dosyć mocno zaangażowany. I to jest mocne, to jest coś, co nie mówię tutaj o sile, powiedzmy, emocji samych, ale o sile samego przekazu. Jak jeszcze połączone jest to z tym, o czym ten człowiek opowiada, to uzyskujemy rzeczywiście taki dosyć klarowny przekaz, powiedziałbym nawet ikoniczny. Tak, także to jest gigantyczna zaleta tego, że tutaj jest dobra strona wizualna. Minusem może być to, że taka osoba znowu się przed kamerą odrobinę krępować. To chyba, kiedy to będzie dla się uniknąć, tak? No ta z kamerą zawsze będzie krępująca. Tutaj akurat z tego, co wiem, jak przebiegało spotkanie, to pan się dosyć mocno otwierał. W przypadku właśnie, to są bardzo rzeczywiście takie momenty. Akurat ta osoba jest osobą, która o swojej historii już opowiadała wielokrotnie. I powiedzmy, że nie przeżywa tego po raz pierwszy, tej sytuacji, czyli opowiadania przed kamerą o historii swojej rodziny, o tych bardzo przykrych momentach, tragicznych momentach. Ale tak może się krępować osoba, którą nagrywamy na przykład po raz pierwszy, może rzeczywiście bardzo mocno przeżywać. To jest starsi ludzie, którzy często możemy trafić na świadka, który po prostu w ogóle przed nikim wcześniej się nie otworzył, nikomu swojej historii nie opowiadał, więc co wtedy? I rzeczywiście to może wymagać wręcz jakiegoś wsparcia z naszej strony. Takim podstawowym dylematem, który zdarza się czasami, jeśli chodzi o te relacje z zakresu II wojny, czy myślę, że z wielu momentów naszej historii, naszej tutaj polskiej, historii polskiej, czy też w innych miejscach na świecie, gdzie ten sposób badań historycznych jest kontynuowany, prowadzony, no to właśnie to przeżywanie, prawda, tych momentów, jeszcze raz otwieranie się świadka, to jest coś rzeczywiście, co no nie może nas zaszokować w zasadzie, no musimy być jakoś przygotowani na to, prawda, na to, że takie momenty się mogą zdarzyć. A język? Co Państwo powiedzą o języku? To jest ciekawa językowo bardzo relacja, nie wiem, na ile było słychać to. Raz mówi po polsku, raz po angielsku i dla osoby, która przeprowadza ten wywiad, też to jest zaskoczenie. Jeszcze wtrąca jakieś wejście. Ciekawe, czy oni się nie umówili na to, tak? Że ten wywiad będzie po angielsku, jak się na fragmenty mówić po polsku. Oni się umówili na język polski, tylko że pan jak był zmęczony, to po prostu zaczął się nie mówił przez wiele lat po polsku, więc dla niego to jest trochę problem. Co prawda był to język, w którym został wychowany, ale to jest problem ze świadkami właśnie. Czy to będzie pokolenie migracji, czy to jest ta migracja po drugowojenna, czy to jest, powiedzmy, są lata 60., jeśli chodzi o relacje nagrywane z żydowskimi świadkami historii, dla których wychowywani byli w jednym języku, a później przez wiele lat używali innego. Nie tylko o Żydów tu chodzi oczywiście, ale też o innych ludzi, którzy w podobnej sytuacji życiowej się znaleźli. To przywoływanie języka to jest często coś, co może być nawet bezwiednie dokonywane, bo tutaj pan po prostu, kiedy jest zmęczony, to sięga po takie narzędzie językowe, którym jest łatwiej operować, prawda? Świetne przykłady spotkań, to są przykłady spotkań z osobami, które
nie używały na przykład języka polskiego od 40 lat i zaczynają, próbują od pojedynczych słów i nagle zaczynają się rozwijać, a pod koniec gdzieś tam wywiadu już mężczyzną polszczyzną, można z nimi świetnie rozmawiać. To jest takie właśnie odbywanie, no nierzadko rzeczywiście jeszcze można takie osoby spotkać i takie rzeczy się dzieją. No nie wiem, czy będziecie Państwo mieli do czynienia z takimi osobami, ale jeśli tak, to naprawdę to jest takie ciekawe doświadczenie i trudne też tak naprawdę, bo trzeba rzeczywiście, to jest kilka czynników, bo i te emocje gdzieś grają, prawda, i sam język, który tak naprawdę to my sami możemy mieć problem, bo nie wiem, w jakim języku pytanie zadać, prawda, i w jakim języku kontynuować. Ale tutaj akurat to ma swoje plusy, prawda, bo widać właśnie też jak Pan opowiada na przykład o swojej biografii powojennej, kiedy zdobyłem tytuł akademicki, to mój first academic title, czy ten degree. Natomiast jak mówi o tym czasie, kiedy oczekuje na selekcję, to mówi po polsku też. To też są być może wspomnienia z życia, w którym operował danym językiem, ma tutaj jakieś znaczenie. To myślę, że jakieś artykuły na pewno na ten temat można znaleźć, jak to psychologicznie można takie mechanizmy tłumaczyć. Okej, okay, czy jeszcze coś charakterystycznego, o czym chcieliśmy porozmawiać tutaj? Pana Fleischera też będzie na naszej wystawie lipcowej, można obejrzeć. Akurat no, to jest bardzo ciekawa relacja. No, technicznie tyle myślę, ile się dało, tutaj koleżanka z tego wyciągnęła, bo warunki też nie były idealne, ale to jest materiał, który nie sprawia nam większych problemów, jeśli chodzi o problemy montażowe. To jest materiał, który pod kątem audio jest też zadowalający. Natomiast no, to, że operujemy językiem angielskim, po prostu też nie sprawia nam problemów. Akurat jest to na tyle zrozumiałe, że można to łatwo przetłumaczyć. Natomiast sama relacja jest bardzo cenna i tutaj sposób, w jaki świadek opowiadał i no, sam jego przekaz był rzeczywiście bardzo wartościowy. To właściwie ostatni fragment. Jeśli Państwo chcą, to jakieś jeszcze pytania, ewentualnie dyskusję możemy zrobić. Nie chcę bardzo zanudzać, widzę, że część publiczności większa zresztą już uciekła, czyli jednak mi się nie udało nie zanudzić do końca. Na zajęcie. Aha, okej. Okay. Miałem nadzieję, że zmieszczę się w godzinę, bo że nie będzie to taki długi fragment, ale no, rzeczywiście, no, jak już się pokazuje przykłady, to można dosyć długo rozmawiać. To czy są jakieś pytania w takim razie? Albo wątki, o których po prostu chcecie Państwo porozmawiać, korzystając z tego, że mamy jakieś materiały i mamy jeszcze chyba trochę czasu. To znaczy ja mam pytanie do formularzy, Pan pokazywał ten formularz, który stosuje ośrodek Karta, jeżeli pamiętam. To są dwie bliźniacze instytucje. W ogóle Dom Spotkań z Historią, jeśli Państwo nie znają tych zasobów, to jedna jest organizacją pozarządową, druga organizacją finansowaną przez miasto Warszawa. Niejako to jest no, jeden ze współpracowników tak naprawdę. Tworzą Archiwum Historii Mówionej, to wszystko ma, jeśli znają Państwo to czasopismo Karta, to są ci sami ludzie, prawda, Archiwum Wschodniej, to naprawdę tacy też pionierzy historii mówionej w Polsce. Nazwy używamy zamiennie, bo ja czasem sam lubię orientację dla nas, z kim ja współpracuję. Bo rzeczywiście mają dosyć płynnie te kwestie tego, co, kto się czym zajmuje. No właśnie, oni mają taki bardzo ciekawy i bardzo rozbudowany formularz, czy Majdanek też posiada coś takiego? No właśnie, niestety nie posiadamy, dlatego że u nas no, w tym momencie, jeśli nagrywamy, to no, często problemem jest sam wygospodarowanie czasu na nagranie, na sporządzenie samego nagrania, a mamy jeszcze dużo pracy, jeśli chodzi o nasz zbiór. No, trochę Państwo już pewnie wiedzą o naszym archiwum, o którym Państwo byli, to wiecie, że mamy bardzo duży zbiór dokumentów, fotografii, ciągle trafiają jakieś nowe materiały. Natomiast rzeczywiście, no, myślę, że bez jakiegoś odrębnego projektu, to nieprędko uda nam się stworzyć taki system, który będzie się skupiał tylko na historii mówionej, no bo my po prostu jesteśmy archiwum, które, znaczy my, no, dział archiwum, powiedzmy, no i nasze muzeum. Ogólnie no, priorytetem jednak jest ta praca na archiwaliach i samogromadzenie, opracowanie materiałów. Natomiast na takie sprawy związane z metodyką no, tego czasu coraz mniej pozostaje niestety. Ja mam nadzieję, że to się może zmienić, że uda się jakiś projekt zorganizować, ale no, też nie ukrywam, że w perspektywie najbliższych kilku lat to może być rzeczywiście trudno. Ale byłoby świetnie, bo jak my pracujemy w tym momencie? W tym momencie tak naprawdę no, mamy inwentarz oczywiście. Ten zbiór to jest około 1000 relacji, tak jak mówiłem, audio-wideo.
Niektóre fragmenty są transkrybowane, jeśli wolontariusze to robili, czy nasi pracownicy w dużej części, czy w niektórych nawet w całości, ale często jest tak, że jest nowy materiał i dostajemy po prostu, mamy nazwiska osoby, jakieś podstawowe słowa kluczowe, no i przeglądamy to, prawda? Nie mamy ani żadnych znaczników, ani nie mamy opisów takich konkretnych. No i często takim wskaźnikiem najlepszym jest wiedza pracowników starszych, którzy znają tę relację, po prostu wiedzą, o czym ona jest i jakoś pomagają na tym pracować. To jest właśnie to utrudnienie. Natomiast jeśli mamy taki system opracowania relacji, tagowania przede wszystkim właśnie tych wątków kluczowych, no to z tym się pracuje po prostu świetnie, nie tylko wystawiennikom, ale także historykom po prostu. No państwo udają się do instytucji, mają po prostu tak świetnie inwentarz prowadzony i tak świetnie ten system wyszukiwania. Jeśli jeszcze te narzędzia informatyczne, jakiś katalog, który pozwala nam na wyszukiwanie po słowach kluczowych, posiada instytucja, to po prostu wyszukujemy i to jest po prostu gigantyczne ułatwienie, również dla historyka, który prowadzi badania. Także no ja życzę wszystkim takich kwestionariuszy. Karta ma naprawdę świetną robotę, jeśli chodzi o właśnie samo to opracowanie. No i jest to pewien standard. W tym momencie myślę, że jest jednym z takich lepszych w Polsce, może nawet w jakimś tym szerszym zasięgu można by mieć. Jeszcze jakieś pytania? Okej, to może ja zapytam. To w takim razie, co chcielibyście Państwo usłyszeć na trzecich zajęciach? Bo miał być warsztat bardziej praktyczny, to czy skupimy się... Ja tak początkowo planowałem, żebyśmy zrobili takie zajęcie właśnie typu podstawy pracy z kamerą, właśnie trochę pracy z samą osobą, jakieś tam typy osób, które możemy spotkać, świadek trudny, jakieś dobre praktyki, takie rzeczy tego typu. Ale wiem, że już trochę z Martą rozmawialiście o tym też na zajęciach, więc no, nie wiem, czy się nie będę powtarzał, nie chciałbym. Także może jakiś inny temat będzie porządny. To w zależności od Państwa, bo prawdopodobnie mówił się za kilka tygodni, więc ja będę miał czas, żeby się jakoś przygotować, tak? Nawet jeśli to miałby być typowy wykład. To znaczy, wydaje mi się, że ten pomysł jest bardzo dobry, ponieważ u nas, przynajmniej jeśli chodzi o samą bibliotekę, to w sumie 6-7 osób, a część osób w ogóle nie miało okazji być na warsztatach u pani Marty i to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Jeśli coś takiego było, to... Okej, okay, no to w takim razie coś takiego przygotuję, żeby można było jakąś prezentację też tak, żebyśmy mogli, nie wiem, czy mi się uda sprzęt zabrać, no ale jeśli mi się uda, to może poćwiczymy nawet i sobie coś nagramy, żeby popracować trochę już z aktualnym, już z faktycznym takim sprzętem, który będzie działał. No dobrze, to ja Państwu dziękuję bardzo w takim razie za dzisiejsze spotkanie. Jak to bardzo mi było przyjemnie przyjechać do Państwa.